Zacznę od tego, bo to wydaje się, że takie jest proste. Tytuł tej konferencji Jestem jego ulubieńcem. Można by powiedzieć taki śmiały, taki narcystyczny. Ale nawet jak sobie pisałem tę konferencję i tak z głowy wpisałem ten tytuł, to napisałem jesteś jego ulubieńcem. Potem poprawiłem tak to M. Nie? Mówię o tym dlatego, że tak czy inaczej, jak sięgniemy do swojego serca, bardzo trudno nam tak szczerze to przyznać. Właśnie wydaje nam się to bardzo niewygodne, by tak powiedzieć właśnie o sobie, że no różne rzeczy dobrze, no ale nie aż tak. Nie? Pamiętam taki przeskok w myśleniu o tym. To był moment, kiedy mój przyjaciel Poldek Twardowski, kiedy jeszcze byłem w Poznaniu, kiedyś przyszedł do mnie i mówi tak: Tomku, obudziłem się dzisiaj i pierwsze co zrobiłem, wyciągnąłem tak ręce i powiedziałem: Boże, twój ulubieniec już wstał! Potem się tego przestraszyłem, idę do ciebie teraz, mówię: Tomeczku, czy można tak myśleć? Nie powiedział nawet mówić, tylko myśleć, czy w ogóle tak można. I ja nie bez trudu powiedziałem: Polduś, nie można inaczej powiedzieć. Nie można inaczej myśleć. Ja mu to mówię, zapewniam go, ale czy ja to mam w sercu? Ja mogę wam tu mówić, dlatego tak zaczynam, że wy możecie nawet kiwać głową. Nie wiem, mogę wam tak powiedzieć charyzmatycznie: czy wierzysz w to? Powiedziecie: amen! Jakby, no, ja wierzę w to, co napisał święty Tomasz z Akwinu, że jak nie wierzysz w coś, wypowiadaj słowa, a serce pójdzie za słowami. Mądry Tomasz z Akwinu tak powiedział i to działa. Że jak w coś nie wierzysz, masz wątpliwości, jesteś gdzieś tam rozbity czy rozbita, to wypowiadaj słowa. Dlatego się modlimy choćby, dlatego uwielbiamy, żeby wypowiadać słowa, a serce pójdzie za słowem. Gdyż to serce nasze jest nieufne. Ono potrzebuje dotknięcia, ono potrzebuje uzdrowienia. Nie? Bo tam jest ta rana taka, nieufności, niewiary, że aż tak można. Nie? Że aż tak Bóg może i że aż tak ja mogę. Nie? Że jestem tym ulubieńcem. Nie? Przypomina mi się jeszcze jeden moment, który też był dla mnie taki przełomowy. Na nocy czuwania jeden z braci, jeszcze wtedy był dominikaninem, Michał Zioło, teraz jest rapistą, wyszedł na konferencję i zaczął: chciałem powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. W pierwszym momencie myślę, pomylił się. Nie? Że tak zasadniczo się mówi: chciałem powiedzieć, że Pan Bóg cię kocha. Albo że Pan Bóg was kocha. Ale jak można zacząć konferencję? Chciałem wam powiedzieć, że Pan Bóg mnie kocha. No nie. A potem dopiero: ale czemu nie? No bo nie wypada. No bo bez przesady. No bo to jest takie intymne. No bo coś tam. Dlaczego? Ja przyznam, że on to powiedział, a we mnie to robiło pracę. Nie? I nie wiem, co w was dzisiaj się dzieje, jak słyszycie: jestem jego ulubieńcem, że taka jest konferencja, że ja tak będę tu mówił, a wy będziecie tego słuchać. Co tam się dzieje w środku? Pasuje, nie pasuje? Jak ja się do tego ułożę? No nie wiem, może ja tak tylko mam, że się asekuruję. No jakoś tak muszę to nawet w ramkę złotą ubrać, ale żeby tak mnie nie dotknęło.
my tak umiemy zrobić, że w tym najlepszym tego słowa znaczeniu nawet jakoś to ochronimy. Nie? Tak samo jak, nie wiem, są takie zdania w Biblii typu nie troszcie się o to i o to. Więc my zawsze dodamy nie troszcie się zbytnio. Albo nawet jak mówimy tak między sobą, mówimy na przykład często słowo trochę. Że na przykład trochę to jest tak, nie że to jest tak, tylko trochę to jest tak, albo chyba coś tam, zawsze jest wyasekurowane. Nie? Wierzę, nie wierzę. Wiem, nie wiem. No nie będę z siebie robił takiego superwiedzącego, takiego alfa i omega. No nie, to jest takie wtedy takie pokorne, tak? Nie, to jest pyszne. Pokorne to jest inaczej prawdziwe. Albo tak jest, albo nie jest. To tak samo, jak się czasami żartuje, nie można być trochę w ciąży. Jesteś w ciąży? Trochę jestem. No ale my jakby to też, nie, to też umiemy wyasekurować. Właśnie, tak jestem, ale tak nie dla wszystkich. Ale jeszcze za wcześnie. Przy całym szacunku, że to się rozwija, prawda? No ale nie ma to nie ma, no. Nawet nie jestem też trudno powiedzieć. Bo jak chciałabym być, to może już trochę jest. Znaczy, my mamy to. Znaczy, chcę to podkreślić, dlatego że od tego, czy my otworzymy tą furtkę, czy nie, czy otworzymy te drzwi, czy nie, zależy, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Znaczy, to, że ktoś zajrzy przez dziurkę od klucza, to nie znaczy, że jest w środku. Albo to słowo wpuszczę i ono rzeczywiście ma moc przemienić, ma moc dotknąć, uzdrowić, zmienić moje życie, jakoś tam wykonać taką pracę, że ja już będę nowy, że ja już będę inny, że coś się realnie zacznie zmieniać. Nie? A jak nie wpuszczę, jak to tylko zajrzę, czy pozwolę, żeby zajrzało to do mojego życia, to słowo, no to zobaczymy. Czy się jeszcze zdecydujemy, czy nie zdecydujemy. Też mówimy to my tak asekuracyjnie, żeby nie ja decyduję, prawda? To jest w ogóle ciekawe w kontekście choćby dzisiejszego dnia. Nie? Czy ja wierzę, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata? Co to znaczy? No najprościej, że jak ma władzę, to nic mu się nie wymyka z rąk. Nie? Tak dzisiaj na homilii przypomniałem sobie i powiedziałem taką scenę z życia mojego przyjaciela, który poszedł na dobranoc pocałować swoją córeczkę i ona tak już jednym okiem spała, jedno jeszcze miała otwarte i tak tuż przed uśnięciem jeszcze czekała na tatę i tato przyszedł, a ona tylko tak powiedziała: Tatusiu, czy dzisiaj również uratujesz naszą galaktykę? On tak nie wiedząc, co ma robić, mówi: tak, córeczko, to dobrze. I poszła spać. I on z tym został i mówi: jak to teraz? Ona do niego ma pełną ufność. Znaczy, bo, że ten moment jakby mi się to przekłada bardzo konkretnie, że jeżeli Pan Jezus jest królem i ma władzę, to wszystko ma w ręku. Wie co? My możemy znów zostać w połowie kroku. Tak samo jak tutaj, właśnie nie przyjmując do końca tego zdania, czy je asekurując, to myślimy sobie tak: Jezus jest królem. Nawet ha, wykrzyczymy, sztandar podniesiemy. Ale to nie o to chodzi, czy on jest królem, bo on i tak, czy chcemy, czy nie chcemy, jest królem, tylko czy my przyjmujemy jego królestwo. To znaczy, że wierzymy, że on rzeczywiście króluje, panuje i wszystko wie. A co to znaczy? To znaczy również, że mnie przyjmuje za swojego syna czy córkę. Czyli, że ja i ty jesteśmy córkami i synami króla.
jak powiesz, no tak nie jestem tak do końca taką córką króla. Czy nie jestem tak do końca takim synem króla? Aha, to znaczy wierzysz, że on wie, co robi, czy nie? Jak on cię wziął za swoją córkę i za swojego syna, to znaczy, że on wie, co robi, czy mu się troszkę poślizgnęło i tak powiedział tak niby, że jestem synem, córką, czyli też dziedzicem, jakby to królestwo jest moje, prawda? I się nie pomylił. Czy tak się pomylił? To jest królem, czy nie jest? Przepraszam, że tak dociskam to, ale właśnie w takich właśnie niepewnościach, wydaje się subtelnościach, albo to słowo działa, albo nie działa, albo wchodzi, albo nie wchodzi. Albo jest, albo nie, bo jest tylko pozór tego. Nie? I my tym jesteśmy po prostu dotknięci. Tam do głębi właśnie taką nieufnością, taką niewiarą w to, takim nieprzyjęciem tego słowa. Tak niby przyjmuje, a nie przyjmuje. Nie? I w ogóle myślimy nawet często, ja przynajmniej tak myślałem, że to jest okej. Okay, że to jest tak naprawdę najbardziej okej. Okay. Że to takie wyasekurowane jest bardziej okej, okay, niż takie pewne. Nie? Dlaczego? Bo nie popełnię błędu. A co to znaczy? Znaczy, że błąd jest ważniejszy niż słowo Pana. To, że ja nie popełnię błędu, jest ważniejsze dla mnie niż to, co powiedział On. Wydaje się subtelne, ale to takie jest. I teraz działa, nie działa. Daje życie, nie daje życia. Jest nowe, nie jest nowe. Tak znów, trochę jest, trochę nie jest. I bardzo często właśnie nasze życie na tym polega. Jeżeli myślimy o ulubieńcach, to o kim myślimy? No tak sięgając, jesteśmy we wspólnocie charyzmatycznej, prawda? No to do Biblii, no do czego? No to tak patrzymy w Biblii, no to kto by był takim ulubieńcem Pana Boga? Dawid? Dawid na przykład. Maryja, Eliasz, Mojżesz, Abraham. Rut, Sara. No trochę się znalazło. Tomek, Jola, Urszula, Zenek, Kazik. No nie ma w Biblii Kazika chyba. Kurczę. A może jest? A może jest? Nie? Patrzymy na nich, prawda? Wielkie postaci. Abraham. Ale wystarczy troszkę popatrzeć na tego Abrahama. Co to ten Abraham? Czy tak wszystko cacy? Potem patrzymy. Nie? Izak. Wszystko cacy. Jakub. Wszystko cacy. Mojżesz, wszystko super. Prorocy, Eliasz, super, ten depresant. Jakby, to potem, no to no kto tam jeszcze? Izaasz o nieczystych wargach, kto tam jeszcze? Jeremiasz, który mówi, uwiodłeś mnie. Kto tam jeszcze? No Jan Chrzciciel. Jonasz jeszcze, w drugą stronę. Boże. A nie przestał być prorokiem. Rozumiecie, że troszkę to rozbijmy i myślisz o sobie, no jest, nie? No, ale mam też sobie do zarzucenia. No ale, no jestem tutaj, no. Wierzący, niewierząca, no tak trochę wierząca. Nie od ciebie to zależy. Nie ode mnie. Czy jestem ulubieńcem, bo to On mówi, czy jestem ulubieńcem, czy nie jestem. Nie ja. Słuchaj, jestem twoim ulubieńcem. No nie, no to On mówi, jesteś
że tak za dużo na siebie bierzemy. Za dużo, tak jakby od nas zależało, kim ja jestem. Co nie znaczy, że nic nie zależy ode mnie, ale no bez przesady. Nie dałem sobie sam życia. Nie jestem tak niezależny, żebym tak mógł żyć bez nikogo. I owszem, też mi się zdarzy, że no tam ktoś mi dołoży w życiu. Że tam rzeczywiście mi pociśnie. Nie? To nie jest tak. Ta cała modlitwa dzisiaj, która była przed tą konferencją, prawda? Taka wołająca o to, żeby ten tatuś był tatusiem. No to też za tym stoi to, że często mamy doświadczenie, że tatuś nie był tatusiem. Że nie stanął na wysokości zadania. Że bardzo wielu z nas ma z tym trudność. Nawet jak mówi, miałem kochającego tatę. To już ma trudność. A jak jest tak, że nie miał kochającego albo w ogóle nie zna, no jest trudno, bardzo. To są takie rzeczy, są tacy ludzie, którzy jak słyszą tato, wychodzą. Bo to jest tak tragiczne doświadczenie, że samo słowo jakby przerasta kogoś, nie? A jednocześnie Pan Jezus mówi, tak mów. Jak modlisz się, tak mów. I dla wielu ludzi, mówiłem to czy ze spowiedzi, czy z rozmów, to słowo jest puste. Albo nic nie znaczy, albo źle znaczy. Czy to znaczy, że mamy od tego uciekać? Znaczy nie, to jest... Jak ja mówię Ojcze nasz, to co mnie uspokaja samego osobiście, że najpierw nim ja powiem Ojcze, to On mówi Synu. Że tylko dlatego ja mogę powiedzieć Ojcze, że On wcześniej już wypowiedział synku czy córeczko. Ja tylko odpowiadam. Ja tak jakby dołączam się do tego dźwięku. No nie wiem, tak to sobie wyobrażam, że już ten dźwięk został zagrany, a ja tylko dośpiewuję. Że to nie jest tak, że ja zaczynam, że moje słowo jest pierwsze, czy mój dźwięk jest pierwszy. Nie, ja włączam się tylko w to, co już jest. Nie? Pozwólcie, że przeczytam wam fragment o Józefie z Księgi Rodzaju z 37 rozdziału. Bo wydaje mi się on bardzo też taki dający dużo światła w tym temacie. Józef jako chłopiec 17-letni wraz ze swymi braćmi, synami żony i jego ojca, Bilchy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen i gdy opowiedział go braciom swym, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem, posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? Jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go mówiąc, co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi?
Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. I znamy oczywiście historię Józefa dalej. Ale to jest ważne, taki 17-latek, nie? Najmłodszy. Dlaczego go kochał jeszcze Jakub? Dlatego, że urodził się z Racheli, którą bardzo kochał. Nie? Też co do której był oszukany, bo służył u jej ojca Labana, a ten go oszukał i dał mu Leę najpierw. I potem znów służył kolejne 10 lat, żeby dostać Rachelę. I wreszcie dostał po 20 latach Rachelę. I wreszcie miał z nią Józefa. Potem jeszcze będzie miał drugiego syna, Beniamina, wtedy, kiedy straci Józefa. Też z Racheli. Nie? A tych właśnie, tak jak czytamy, urodzonych z Bilhy, z Zilpy, było dużo. Wielu synów. Pokolenia Jakuba. Nie? Jednocześnie oni mają dużo nienawiści w sobie. Tak dużo, że nie mogą życzliwie na niego popatrzeć. On jest jakiś taki prosty w sercu. Na tyle prosty, że nawet donosi do ojca na swoich braci, że źle o nich mówią. Widocznie coś tam źle robi. Nie? Trochę trudno się dziwić, że źle robili, jak mieli takich rodziców czy dziadków tam. No tam kłamstwo i kombinowanie odchodziło od pokoleń. No tak jak właśnie choćby mama, prawda? Jakuba. Jak kombinowała, żeby Jakub był przed Ezawem. Laban też oszukiwał, prawda? Wszyscy tam oszukiwali. Potem nawet ta Rachela, jak uciekali tam z Jakubem, to też jak ukradła te bożki Labanowi, to też tam go oszukiwała. No wszyscy tam oszukują. Nie? To jest na kłamstwie wszystko tam zbudowane i oszustwie. Nie? Od pokoleń. No więc jakby jedno, drugie, nie? Można by powiedzieć, jeszcze sięgając wcześniej, prawda? Ten grzech pierworodny, który nam odebrał tę pierwotną ufność, o której mówiliśmy sobie na początku, nie? Że tak naprawdę tu też jest coś takiego, że ja taka, Adam, Ewa, nie pokażę się Bogu. Jakby nie zaufam Mu. Nie będę już mogła powiedzieć, że jestem jego ulubienicą czy ulubieńcem, no bo zrobiłam coś nie tak. Zrobiłem coś nie tak. Potem już to szybko idzie, że Kain zabija Abla, to też się chowa przed Bogiem, kłamie. Czy ja jestem stróżem brata mego, mówi. Nie? Jakby tam ciągle już coś się dzieje. Nie? I teraz jak czytamy, że ci go nienawidzą, co w tym dziwnego? Nie? To jest też taki moment w ogóle, który się, myślę, przejawia i przenika całą Biblię. Ja kiedyś sobie to uświadomiłem, że nazwałem to marnotrawni bracia. Że są ci starsi bracia, którzy ciągle są uprzykrzeniem dla tych młodszych. Nie? Że tak jak mówiłem przed chwilą, Kain zabija Abla. Nie? Ezaw tam już czeka na tego Jakuba. Owszem, ten go oszukał, ale ten starszy tam jednak jest mocniejszy, nie? Silniejszy. Nie? Mamy właśnie braci Józefa i Józefa młodszego. Mamy dalej Aarona i Mojżesza. Też tam jest między Aaronem i Mojżeszem. Nie? Taki Aaron, taki mądrzejszy, taki bardziej wymowny. Nie? Niby ten Mojżesz taki, ten, ale jak tylko go na chwilę brakuje, już tam Aaron kręci swoje lody. Nie? Potem mamy synów Helego choćby, nie? I Samuela. Też tych właśnie takich starszych. Nie? Cały czas jest ten temat. Potem mamy właśnie braci starszych od Dawida, który to był też wymieniony. Nie?
Że jak przyszedł Samuel namaścić na króla, któregoś z synów, Jessego, to w ogóle nawet go nie zaprosili. Nie? Cały czas są ci marnotrawni bracia. Nie? Znaczy, że to jest cały czas w nas. Nie? Czy ja się taki młodszy, czy ja się taka młodsza, nie wiem jak wy się czujecie, nadaję. Bo ja się mówię, jeżeli się czuję młodszy, to znaczy też czuję się gorszy, czuję się mniejszy. Wtedy muszę nadrabiać, nie? To, co mieliśmy nawet ostatnio też, czytaliśmy o Zacheuszu, tak? Że był niskiego wzrostu, musiał się tam wspinać, prawda? Był szefem tych gangsterów wszystkich w Jerychu, prawda? Mały, a dawał radę, nie? Znaczy, że on też taki się czuł nie za bardzo. Nie przyszedł do Pana Jezusa i mówi, cześć, prawda, ja tu jestem Zacheusz, prawda, i nie, że tak pokryjomy trochę. My też wiemy, że nawet jak się tam prostujemy i robimy z siebie takich pierwszych, to tak pod spodem niekoniecznie jesteśmy pierwsi. Ciągle nie jesteśmy na tym swoim miejscu. Ciągle nie wierzymy, że Pan Bóg rzeczywiście nas chce, że rzeczywiście nas kocha, że tacy, jacy jesteśmy, Mu wystarczamy. Że nie musimy robić z siebie kogoś, kim nie jesteśmy. Że nie musimy nadrabiać tych wszystkich spraw. Że to ciągle takie jest mocne w nas. Nie? I gdy rzeczywiście patrzymy właśnie na to, co jest konkretnym dziedzictwem tego Józefa. Nie? To nie umiemy go przyjąć takim, jakim on jest. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, nie wiem, we wspólnocie, w rodzinie, po prostu w swoim życiu, że ktoś taki był pewny siebie. I nie w tym sensie, żeby był pyszałkowaty, tylko tak wiedział, znał swoją wartość. Jak co my na to? Nie? Bo to też świadczy o czymś takim, że my, mając właśnie taką wyasekurowaną postawę i takie widzenie siebie, nie bardzo umiemy przyjmować tych, co tak wiedzą, co są tacy pewni. Nawet jak deklarujemy, że tak chcielibyśmy, na przykład, żeby nasze dzieci takie były, nie? Żeby były pewne siebie, żeby były pewne tego, że są kochani czy kochane przez rodziców, żeby były pewne tego, że są kochane przez Pana Boga, że są ważne, nie? Że my o nich zawalczymy, że my o nich się troszczymy. Nawet jak mamy takie szczere pragnienia, to patrzymy na te nasze dzieci i widzimy, że to nie działa. Że zawsze jest coś, co w oczach, uszach, przeżywaniu tych naszych dzieci z naszej strony jest jakimś nadużyciem. Nawet jakbyśmy się, nie wiem, jak starali i, nie wiem, żyły sobie wypruwali. Nie? To jest, nie wiem, no takie wydaje się nawet nieprzekraczalne. Ja nie wiem, przypominam sobie, jak byłem duszpasterzem szkół średnich i rozmawiałem z młodzieżą, to jak oni już mi zaufali, to się potem dzielili na przykład takimi rzeczami. Typu, że ta mama nasza żyły sobie wypruwa, żebyśmy chodzili do najlepszego liceum, żebyśmy zawsze mogli pojechać na wycieczkę, żebyśmy wszystko mieli do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I oni to mówili jako ich poczucie winy. Mówię, dlaczego macie poczucie winy? No bo wydaje nam się, że to jest nasza wina, że mama o siebie nie dba. Że jak wypruwa sobie żyły dla nas, to siebie zaniedbuje. Mówię, to jakie by były wasze pragnienia? No żeby sobie kupiła nową sukienkę. I wy byście na przykład mogły, czyli mogli nie pojechać na wycieczkę, żeby ona miała nową sukienkę. Oni mówią, tak. No ale jakby tak powiedziała, kupuję sobie nową sukienkę, a ty nie pojedziesz na ten, to by nie było buntu. Byłby. Ale jednocześnie
gdzieś w środku było dobrze. To jest takie w nas pogmatwane. Jakby i nie umiemy uchronić od tego ani siebie, ani naszych dzieci. Jedyne, można by powiedzieć, co może uchronić w jakimkolwiek stopniu, to, że ja jestem tym, kim jestem i jestem na swoim miejscu, tam, gdzie mam być. Z moimi atutami, talentami, ale też z moimi ograniczeniami. Okazuje się, że nie o to chodzi, że dla innych ja muszę być lepszy niż jestem, lepsza niż jestem. Że taki, taka jaka jestem, jestem wystarczający. Można by powiedzieć tak, że jakby Pan Bóg chciał inaczej, to by na mnie inaczej stworzył. I to nie jest przeciwko temu, że ja się mogę rozwijać, mogę mądrzeć, doskonalić się w taki czy inny sposób, ale jednocześnie uznaję, że jestem taki. No. Nie wiem, że się urodziłem na Śląsku na przykład. Albo że ja się nie urodziłem na Śląsku. Kurczę. Faul. Taki bym był lepszy na Śląsku, jakbym się urodził przecież. To jest jasne. A tak jestem jakiś taki. Ze świętokrzyskich taki. Tutaj mówią szkieletczyzna. Nie, że ja, bo ja tu już zadbałem gdzie indziej o to, prawda? No. Na Śląsku się karmię to. Przynajmniej od 2 dni. Nie, no ale to jest ten moment taki. Znaczy, to są takie rzeczy, które czasami trzeba sobie uprościć, nie? Słyszałem ostatnio, więcej słucham o księdzu Blachnickim. Właśnie on mówił, bardzo się denerwował, jak ktoś narzekał na pogodę. I on mówi, czemu narzekasz na pogodę? Jakbyś miał na to wpływ? Teraz się zaczyna mundial, prawda? No to będziemy, podaj, podaj, akurat cię słyszy, prawda? Nie masz wpływu, jak gra taka czy inna reprezentacja, żeby tak minąć naszą troszkę. Nie? Ale przeżywasz, jakbyś miał. Nie? Nie, bo to oczywiście jest ten moment dążenia, ale tak naprawdę warto zobaczyć, czy to moje dążenie do tego, żeby być lepszym, żeby się doskonalić, bierze się z tego, że chcę być lepszym, czy że nie akceptuję siebie. Nie przyjmuję siebie takiego, dlatego pracuję. Tylko, że wtedy bardzo często pracuję nie w tą stronę, co trzeba. Nie? Jestem, jakby wydaje się, że coraz dalej od tego, kim mam być. Właśnie coraz dalej od tego, że jestem ulubieńcem. Bo jeżeli ja latami pracuję nad tym, nie wierząc w to, że jestem ulubieńcem, to nad czym pracuję tak naprawdę? Czy ja przez to wzmacniam to, że jestem ulubieńcem, czy się coraz bardziej oddalam od tego, że jestem ulubieńcem? Znaczy, to są oczywiście takie pytania, które można by pomyśleć takie trochę uchwytne, trochę nieuchwytne. Ale myślę, że warto te pytania odsłaniać przed Duchem Świętym, prawda? I prosić Go o to, to Ty mnie w tym poprowadź, Ty w tym dawaj mi światło. Kim ja właściwie jestem? Właśnie jakie jest moje dążenie? Czy to moje planowanie, czy to moje staranie, to jest w tym kierunku, w którym ma być, czy w tej sile, w tym tempie, jakie ma być? Może za szybko, może tak właśnie jak Jonasz, nie w tę stronę. Nie? To jest też właśnie dzisiaj, a propos tego święta uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tam było w Ewangelii, wybaw siebie i nas. No i tak pierwsza konkluzja była, co? Wybawił siebie i nas? Wybawił. Ale tak wybawił, jakbyśmy się sobie to wyobrażali? Nikt sobie tak tego nie wyobrażał. No więc to dla mnie znaczy tyle. Aha, to moje pomysły na wybawienie siebie i nas będą całkiem inne. Aha, czyli nie takie jak Jego. To niedobrze.
Czyli moje bycie ulubieńcem, czy staranie się o to, żebym był, czy była ulubienicą, prawda? Może w ogóle nie są takie, jak mają być, że to nie tędy droga. Właśnie nie tędy droga do wybawienia, nie tędy droga do znalezienia tego, co znaczy być ulubienicą czy ulubieńcem. No to wtedy może ja spytam. Nie? Zatrzymam, czy pozwolę się zatrzymać, tak jak się pozwolił zatrzymać Piotr. Że właśnie to na ciebie nie przyjdzie. Nie, właśnie ty się staniesz ulubienicą czy ulubieńcem, bo to na ciebie przyjdzie. I nie ma drogi bez krzyża, nie ma drogi bez cierpienia do bycia ulubieńcem czy ulubienicą. I nie muszę być taki super, właśnie taki super przystojny, czy taka super ładna, czy taki super szczupły, czy taki super gruby. No jestem taki właśnie. Taka jestem i co? I pytanie właśnie, no i co dalej teraz? Z tego punktu. Nie? Bo jeżeli nie spytam, a jednocześnie nie znajdę tego słowa jako odpowiedzi, no to wtedy będę kombinował po swojemu i znów się rozminę. I znów nie będę ulubieńcem. I wtedy właśnie widzę, że się rozmijam, to znów jest ten moment z raju, czy taka mogę się Bogu pokazać, czy taki mogę się Bogu pokazać. No raczej nie. To się schowam w krzaki. A potem, jak widzę, że tamtego bardziej lubi niż mnie, no to muszę go usadzić. Bo ja już widzę, mam takie doświadczenie, że ja nie umiem się Panu Bogu spodobać. Przynajmniej takie jest moje fałszywe przeświadczenie. To, co Marcin też powiedział, że wiele fałszywych przeświadczeń o Ojcu, ale też wiele fałszywych przeświadczeń o mnie. To jak ja już wiem, że ja sobie sam nie poradzę, to przynajmniej innego usadzę, ściągnę w dół. A jednocześnie, i tu znów wracam do tego, że Panu Bogu się nie wymyka to z rąk, widzimy choćby na przykładzie Józefa, że on sobie zrobił tak, jak chciał. Że nam się wydaje, że aha, no to zrobiliśmy po swojemu, potem, nie wiem, bijemy się w piersi, wyrzuty sobie czynimy, o Jezu, skrzywdziliśmy tego Józia, oj, tego, co, jak to? A Pan Bóg mówi, on cię właśnie ocali, jak będzie głód. Zobaczcie, tak możemy myśleć o swoich dzieciach. Oj, zraniłam, skrzywdziłem, zepsułem mu życie, zepsułam. No tak tego, takie mam małżeństwo, nie poukładało nam się z mężem, z żoną, rozsypało się coś tam, te dzieci takie po prostu nie miały pełnej rodziny. To nie znaczy, że niedobrze, żeby miały, tylko że to nie znaczy, że to się Bogu nie uda. No to co mam robić? No możesz powiedzieć, nie naprawię swojego małżeństwa, nie naprawię swojej rodziny, no już tam, gdzieś tam się mleko rozlało, gdzieś już tam poszło, no nagle się nie stanę inny, już nie mówiąc o tym, że mam jakieś przyzwyczajenia, że coś tam już, no pewne rzeczy do nienaprawienia. Czy to się wymknęło Panu Bogu z rąk? Czy to znaczy, że w tym momencie, taki, czy to jeszcze się nadaje, żeby być ulubieńcem. No i paradoks polega na tym, że Bóg mówi, zawsze się nadaje. Zawsze będziesz moją ulubienicą, zawsze będziesz moim ulubieńcem. To jest, wiecie, przedziwne takim słowem, które bardzo mnie niosło w przygotowaniach do tej konferencji, to jest Izajasza, 48 i 49 rozdział. To jest moment, kiedy Słowo Boże nazywa ulubieńcem kogo? Cyrusa. No, kogo jak kogo? Cyrusa. Kto to był Cyrus? Właśnie był już Izrael w Babilonie i nagle zjawia się Cyrus, Pers, który zdobywa Babilon. I wtedy wpada na pomysł,
że pozwala Żydom wrócić do Jeruzalem, do Ziemi Świętej. I on jest ulubieńcem Boga. Dlaczego? Bo realizuje jego zamysł zbawienia, wyzwolenia. Czy Pan Bóg sobie nie znajdzie kogoś, kto wydaje się w ogóle nie z tego świata? I żeby nim się posłużyć do tego, by zrealizować swoje zamysły. I potem cały ten 48 i potem 49 rozdział Izajasza, bardzo wam polecam, za długi jest, żeby teraz go czytać, bardzo polecam, żebyście do niego sięgnęli, kiedy on mówi tak pięknie o Izraelu. Mówi, posłuchajcie mnie, wszystko im przypomina. Nie? Od łona matki, wszystko. Nie? Że ja to wszystko znam, że ja to wszystko kontroluję, że ja to wszystko kocham, że ja to wszystko mam w swoich dłoniach, ale też w swoim sercu. Że to ulubienie jest cały czas. Jest wtedy, kiedy jesteś w Izraelu, w Jerozolimie, w świątyni, jest wtedy, kiedy jesteś w Babilonie, na wygnaniu, kiedy masz doświadczenie, że się sprzeniewierzyłaś, że ponosisz teraz konsekwencje swojego sprzeniewierzenia, bo zostałaś wygnana, zabrany w niewolę, że wydaje się, że już po tobie, że niby co by się mogło stać, żeby się uwolnić z tego Babilonu. Na pewno bym nie wpadł na to, że jakiś Pers mnie uwolni. Jeżeli ten Pers zdobędzie Babilon, to tylko jeszcze bardziej mnie zniewoli. Tak bym się spodziewał. A tu nagle taka wolta. To jest rzeczywiście ten moment doświadczenia, choćbym tak jak mówię, cierpienia. Właśnie jakichś też poranień w miłości. Nie? Właśnie, że się nie dogadujemy, że coś mnie przerasta, że to jakby nie jest tak, jak powinno być. Nie, w każdym takim momencie, nawet jak wisisz na krzyżu jak ten łotr, możesz stać się ulubieńcem. Dziś będziesz ze mną w raju, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Nie dlatego, że jesteś taki super. Raczej nie będę tu licytował, bo nie znam waszych serc, ale miał więcej na sumieniu niż większość z was, wisząc na tym krzyżu. I Pan Jezus mówi, ty mi się taki nadajesz. Nie? Została wymieniona Maryja, bo będzie trzeba lądować już. Bo Maryja, muszę ją przywołać, dlatego że Maryja to jest Kościół. My jesteśmy jej dziećmi. To jest o każdym, każdej z nas. I nie mamy chyba co do tego wątpliwości, że ona jest ulubienicą. A nawet mówimy oblubienicą. Nie wiem, czy sobie lubię tak czasami wyobrazić, jak Pan Bóg sobie tak siedzi i mówi, jak ja Cię lubię. My tak teologicznie czasami rozprawiamy, że jest przykazanie miłości. Nie muszę lubić, ale muszę kochać. To nam osobiście czasami pomaga w trudnych relacjach, ale dla Boga to jest to samo. Jak Bóg kocha, to znaczy lubi. I tak patrzy na tą Marysię, jak ja Cię lubię. Nie? A jak my jesteśmy jej dziećmi, to on tak się mówi, jak ja was lubię. Takie wnusie moje. Takie dzieciątka. Nie? I jasne, że tam mam to czy tamto. Nabroiłem. Jakby to nie wychodzi z orbity tych kochających oczu. No to jest ten moment. Nie? I chcę powiedzieć na końcu, czasami mówimy takie zdania. Żebym był choćby tak traktowany, tak traktowana na równi jak inni. To jest kłamstwo.
jest nieprawda. W ogóle nigdy tak nie mówcie. Bo nikt nie jest tu taki jak inny. I Pan Bóg nigdy nie będzie do niczego i do nikogo równał ciebie, ani mnie. Ja cię kocham, ja na ciebie patrzę z miłością, zupełnie indywidualnie, osobno. I nie zabraknie mi miłości, czy jesteś Józefem, czy jesteś Abrahamem, Izaakiem, Ezawem, Kainem. Nie. Ja cię będę kochał. Będziesz moim ulubieńcem. Jesteś wyjątkowy. Jednocześnie to jest jakieś tajemnicze. Ja ciągle staram się to odkrywać. Fascynuje mnie to. Dlaczego on jednak chce mnie takiego wyjątkowego? Bo on umie każdego, każdą z nas kochać i patrzeć jak na pierworodnego jedynaka. Jedynego, jedyną. To jest, nie wiem, Bóg tylko tak chyba umie. Nie? A jednocześnie mówi, chcę, żebyście byli we wspólnocie. Nie mam dla was takiej propozycji indywidualna ścieżka miłości. Ja wiem, że będą starsi, młodsi bracia, że się wzajemnie jakoś poranicie, poróżnicie. Wiem. Ale ja mam taki zamysł. Kocham każdego absolutnie najbardziej i wyjątkowo, a jednocześnie chcę was razem. Może to jest taki klucz. Jak patrzę na Jezusa, który jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, jest jednocześnie najstarszym i najmłodszym bratem. Jak można być jednocześnie najstarszym i najmłodszym bratem? No właśnie tak. A i właśnie to, że on jest alfą i omegą, że on jest najstarszym i najmłodszym bratem, właśnie to nas ocala. Że już nic więcej nie potrzebujemy. Jesteś ulubieńcem Jego? Czy mogę powiedzieć, już jestem ulubieńcem Jego? Czy mogę powiedzieć, Bóg cię kocha? Czy mogę powiedzieć, Bóg mnie kocha? Wszystko mogę. Amen.